Nadchodzą święta, nadchodzą fiestas, więc wszyscy na pewno myślimy o pysznym jedzeniu, o tym, jak dużo będziemy tego jedzenia w siebie ładować, co niebawem się już zdarzy. Ja na przykład bardzo lubię kaczkę, więc na pewno kaczkę przyrządzę, na pewno będę kaczkę jadł. No i czy mogę powiedzieć, boja comer pato? Oczywiście mogę tak powiedzieć, a czy mogę powiedzieć, me boja comer pato? Już niestety nie. Ale dlaczego? A czy mogę powiedzieć na przykład, me voy a comer un pato? Tym razem mi się udało i mogę tak poprawnie powiedzieć. Czy to znaczy, że w takim razie nie będę mógł powiedzieć poprawnie, voy a comer un pato? No nie, bo jest to poprawne. Ale dlaczego jest tak dziwnie, to wszystko odkryjemy w tym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Tak jak wspomniałem, przed chwilą będziemy w tym odcinku mówić o jedzeniu i o różnicy pomiędzy comer i comerse. Jeśli myślicie, że jest to tylko taka różnica, że zjem sobie coś tam, to się mylicie i musicie obejrzeć ten odcinek do końca. Jeśli myślicie, że znaczenie jest takie samo i to nie jest ważne, też się mylicie i również musicie obejrzeć ten odcinek do końca. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam Was na Instagrama i na Facebooka. Linki pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No dobra, to o co tutaj chodzi? Skoro mogę powiedzieć boja comer pato i znaczy to będę jeść kaczkę, to dlaczego nie mogę powiedzieć me boja comer pato? Przecież po polsku można powiedzieć będę sobie jadł kaczkę, ale tutaj nie o to do końca chodzi. Ten zaimek me wnosi nieco innego znaczenia. Jeśli powiem boja comer pato, jest to wszystko otwarte, wszystko jeszcze w grze. To znaczy, że moi towarzysze mogą liczyć, że coś im skapnie. Dlatego, że po prostu mówię, że będę jadł kaczkę, ale może zjem jedno udko, może zjem kawałek piersi, po prostu zjem coś z kaczki, którą upiekę. Jeśli powiem me voy a comer un pato, i to jest już zdanie poprawne, bo me voy a comer pato nie można powiedzieć, nie działa to w języku hiszpańskim. Zaraz odpowiemy sobie na pytanie dlaczego. Jeśli powiem me voy a comer un pato i podam to un tutaj, to znaczy, że zjem kaczkę. Zjem całą kaczkę. Tak to właśnie można zrozumieć. To znaczy, że w tym przypadku, jeśli tak powiem, moi towarzysze już nie mają na co liczyć. To znaczy, że ja zjem całą kaczkę. No chyba, że upiekę dwie kaczki, no to wtedy ja zjem jedną całą, a reszta będzie dla nich. Ale mój piekarnik jest za mały i dwie kaczki nie wejdą, także lo siento. No a czy mogę w takim razie powiedzieć voy a comer un pato? Tutaj bez me, ale z un. Oczywiście można, dlatego że ta wersja bez zaimka, ta wersja zwykła, comer, jest bardziej szeroka. Jest po prostu nieskończona. Tutaj jeśli dodaję boja comer un pato, można zrozumieć, że zjem całą porcję, całą kaczkę, ale niekoniecznie. Jeśli powiem me boja comer un pato, to przez to, że to me jest zaimkiem intensyfikującym i aspektualnym, to znaczy, że z jednej strony zwraca uwagę na intensyfikację wypowiedzi, podkreśla z emfazą to, że zjem całą kaczkę, to jeszcze właśnie, jako że jest też to zaimek aspektualny, bawi się trochę aspektem i nadaje całej wypowiedzi aspektu dokonanego. To znaczy, że rzeczy niedokonane, rzeczy nieskończone nie kombinują się dobrze z comerse w tym przypadku, czy tak jak zobaczymy później z innymi podobnymi czasownikami, które oznaczają jakiś rodzaj konsumpcji. To znaczy, że jeśli będziemy mówić me boja comer un pato, będziemy mówić o kaczce w całości. Boja comer pato czy boja comer un pato? Jedno oczywiście bardziej zwraca uwagę na całość, a drugie po prostu mówi, że będziemy jeść kaczkę, ale zostawia otwarte, czy zjemy ją całą, czy też podzielimy się tą kaczką z innymi. Taka będzie tutaj jedna z różnic najważniejszych pomiędzy comer i comerse. Inne przykłady. Czy mogę powiedzieć po prostu będę jadł, czy zjem, ale bez podawania jakiejś rzeczy? Oczywiście tak, mogę powiedzieć boja comer, czyli będę jadł, albo nawet dosłownie można to zrozumieć, idę coś zjeść i można tego używać bez żadnego produktu, bez żadnej rzeczy, którą będę konsumował. Czy można powiedzieć me voy a comer? Tutaj już nie będzie to miało sensu w języku hiszpańskim, bo znaczyłoby to nie, że będę sobie jadł, tylko że zjem się sam.
a jeśli nie mam takich autokanibalistycznych tendencji i nie mam takich skłonności, to nie ma to za bardzo sensu, gdybym powiedział me voy a comer. To znaczy, że jeśli używamy tego comerse, a jest to bardzo często używane, zwłaszcza w mówionym hiszpańskim, to musimy mieć jakąś rzecz, którą będziemy konsumować, dlatego mogę powiedzieć jak wcześniej me voy a comer un pato, ale nie mogę powiedzieć me voy a comer, no chyba, że będę sam siebie kroił. Ale za to zapamiętajcie, że mogę po prostu powiedzieć voy a comer, czyli że będę jadł. Czyli jak na razie dwie rzeczy najważniejsze do zapamiętania to to, że jak używamy comerse, jak na przykład me voy a comer, to musi być coś później, musi być na przykład me voy a comer un pato, musi być jakaś rzecz, którą zjem i musi być to jakaś całość. Tutaj un pato, czyli cała jedna kaczka. Tak to właśnie możemy zrozumieć. Działa to tak samo w przypadku innych czasowników związanych z konsumpcją. Beber, czyli pić, działa dokładnie tak samo, więc zobaczmy jak to działa i na przykład jak to działa w przeszłości. Jeśli powiem ayer bebi vino. Ayer bebi vino? Co to znaczy? To znaczy, że wczoraj piłem wino. Ale zobaczcie, że jest to trochę inaczej niż w języku polskim. My to zostawiamy jeszcze bardziej otwarte, że piłem, a tutaj podsumowujemy, po prostu nie dodajemy niczego innego. Jeśli to nie jest opis sytuacji, tylko chcemy kogoś poinformować, że wczoraj piliśmy wino, możemy to tak zostawić. Ayer bebi vino. I tyle. Czy można powiedzieć ayer me bebi vino? Nie można powiedzieć, bo nie mamy żadnej całości. Nie mamy tego aspektu skończenia. Nie mamy tego aspektu finalnego, czy też totalnego. Przez to, że nie mamy żadnej liczby, żadnej ilości wskazanej, która by już nam pozwalała na użycie tego me. W każdym razie możecie zapytać, no dobra, ale skoro używamy bebi, które samo w sobie jest czasem skończonym, prawda? Jest to czas dokonany, ayer bebi vino. Dlaczego nie możemy powiedzieć ayer me bebi vino, skoro jest to rzecz skończona, dokonana? I tutaj pojawia się różnica pomiędzy tymi aspektami dokonanymi w języku hiszpańskim, dlatego że ayer bebi vino rzeczywiście jest rzeczą skończoną, ale jako sama akcja. To znaczy, że zacząłem pić wino i skończyłem pić wino. Ale nie ma tego aspektu totalnego, to znaczy nie ma tego aspektu ilościowego, że miałem jakąś ilość, na przykład butelkę wina i całą ją skończyłem. Całą ją zacząłem, skończyłem i to właśnie jest ten dodatkowy dokonany aspekt dokładany przez to me. Dlatego mogę na przykład powiedzieć ayer me bebi tres copas de vino. Ayer me bebi tres copas de vino już jest jak najbardziej poprawne, dlatego że mamy jakąś liczbę. Mamy coś konkretnego, co piliśmy i jeszcze wiemy ile i wiemy, że te kieliszki to nie były tylko tak przeze mnie spróbowane i odłożone, to nie była degustacja, tylko że je wypiłem całe. To znaczy ayer me bebi tres copas de vino jest jak najbardziej poprawne. Czy możemy to me wyrzucić i powiedzieć ayer bebi tres copas de vino? Oczywiście możemy, dlatego że to samo beber, tak samo jak samo comer, jest po prostu szersze znaczeniowo. Tak to właśnie działa. No dobra, to inny jeszcze przykład. Juan comió mucha pizza. Juan comió mucha pizza, czyli Juan zjadł dużo pizzy. Dużo, mucho w tym przypadku jest czynnikiem intensyfikującym, prawda? Czyli czy możemy użyć w tym przypadku tego intensyfikującego zaimka se comió? Czy możemy tak to powiedzieć? Czy możemy powiedzieć se comió mucha pizza? Niestety nie. Dlatego, że mucha to nie jest żadna całkowita liczba, żadna całkowita ilość też nie. Jest to bardzo niekonkretne, po prostu dużo i tyle, ale nie wiemy ile to jest. To nie jest żadna konkretna całkowita rzecz. Dlatego właśnie możemy użyć jedynie comió i zostawić to otwarte, że po prostu zjadł dużo pizzy. Jak widzimy, aspekt czasownikowy jest dokonany, ale nie ma tej totalności i całkowitości w sobie. To znaczy, że w tym przypadku moglibyśmy to zmienić i powiedzieć na przykład Juan se comió una pizza entera. Juan se comió una pizza entera, czyli Juan zjadł całą pizzę, czy zjadł sobie całą pizzę, ale jak widzimy, musimy tutaj tę rzecz ucałkowicić, tak jakby.
To znaczy, że nie może być to tak niekonkretne jak muca. Dlatego właśnie samo komer jest szersze znaczeniowo, ale jeśli chcemy podkreślić ilość, podkreślić liczbę i powiedzieć, że naszym zdaniem to było całkiem sporo tego wszystkiego, co on zjadł, jak na przykład Una Pizza Entera, to jak najbardziej może tak być. Jeśli mimo wszystko naszym zdaniem zjadł dużo, ale to nie była cała pizza i chcemy zintensyfikować to, no to możemy powiedzieć na przykład Juan se comió tres trozos de pizza. Juan se comió tres trozos de pizza, czyli Juan zjadł trzy kawałki pizzy, to znaczy, że zjadł je w całości, zjadł całe trzy kawałki pizzy, ale jak widzimy, mamy tutaj jakąś kwantowość w tym wszystkim, mamy jakąś całkowitość, to znaczy, że są jakieś porcje tutaj, mamy trzy całe kawałki i to już wtedy działa z comerse, a z comer, jak mówiliśmy już wcześniej, działa wszystko. W języku mówionym w Hiszpanii, jeśli mamy właśnie jakąś całość, jakąś całkowitość, to ta wersja comer jest dużo bardziej popularna niż wersja z comer. Comer bardziej jest używane bez żadnych liczb, bez żadnych całości, po prostu żeby powiedzieć, że na przykład ktoś zjadł dużo czegoś, tak jak widzieliśmy przed chwilą. Kolejny przykład. Solo nos hemos tomado un par de cañas. Solo nos hemos tomado un par de cañas, czyli wypiliśmy tylko parę szklaneczek piwa. W tym przypadku kania to taka mała szklanka piwa. Oczywiście różni się to w zależności od regionu. W każdym razie mamy tutaj jakiś kwantyfikator. Un par de, czyli parę szklanek i jest to już jakaś porcja kwantyfikowalna, to znaczy, że jak najbardziej comerse może działać w tym przypadku. Czy możemy powiedzieć solo hemos tomado un par de cañas? Oczywiście też. To nos jest opcjonalne, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest popularniejsze dużo, zwłaszcza w języku mówionym, zwłaszcza w Hiszpanii. W każdym razie wersja bez nos jest jak najbardziej poprawna. Ale oczywiście dlatego, że mamy ten kwantyfikator, to znaczy, że mamy jakąś konkretną porcję, konkretną liczbę tutaj akurat tych kaniasz i wiemy, że tak może to działać. Jeśli byśmy chcieli powiedzieć muchas cañas, no to już nos musielibyśmy wywalić. To znaczy, że wiele szklanek, dużo szklanek piwa nie działałoby tutaj, bo byłoby zbyt niekonkretne. A jeśli mamy parę, no to już to działa jak najbardziej i jest to jakaś konkretna liczba. Zatem możemy podsumować to w ten sposób, że comerse, czy beberse, czy tomarse, czyli wszystko to z konsumpcją, jeśli używa tego se intensivo i aspectual, jest jak mechanika kwantowa, po prostu musi być jakaś porcja energii, którą przyjmujemy tak czy inaczej i którą konsumujemy. Jeśli się da podzielić na porcje konkretne i całkowite, no to wtedy jak najbardziej to działa. Jeśli jest to takie niekonkretne i nieskończone, no to już nie. Jeśli zaś zastanawiacie się nad aspektami dokonanymi, czy też nie, jeśli chodzi o czasy, tak jak tutaj mamy nos hemos tomado, wcześniej było se comió, jeśli to cały czas sprawia wam problemy, to polecam wam mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych. Link znajdziecie pod spodem w opisie. Te czasowniki są związane z konsumpcją, ale nie tylko z jedzeniem i piciem. Możemy powiedzieć na przykład Maria se fuma 20 cigarrillos al día. Maria se fuma 20 cigarrillos al día, czyli Maria wypala 20 papierosów dziennie. Mamy znowu jakąś kwantyfikowalną liczbę, tutaj 20 papierosów, w całości je wypala, jest to intensyfikujące i też jest to skończone, dokonane, jak widzimy. Możemy powiedzieć oczywiście fuma 20 cigarrillos al día, ale jak najbardziej możemy też podkreślić tutaj z emfazą se fuma 20 cigarrillos al día. Tak to właśnie działa i nie tylko z konsumpcją fizyczną ma to związanie, jest to związane, możemy też tak mówić o czymś bardziej mentalnym. Konsumpcja mentalna również tutaj wchodzi w grę. Mogę na przykład powiedzieć nos hemos visto todos los episodios de Hablo Español. Nos hemos visto todos los episodios de Hablo Español, czyli widzieliśmy wszystkie odcinki Hablo Español. Jest to coś, co mam nadzieję, wy możecie powiedzieć. Jeśli jeszcze nie możecie tego powiedzieć, to mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mogli to powiedzieć, ale jak widzimy, tutaj jest też to, że skonsumowaliśmy je wszystkie w całości, w
wszystkie episodios de Español obejrzeliśmy i możemy użyć przez to tego nos. Oczywiście jest to opcjonalne, to samo możemy powiedzieć bez nos. Ale jak tam było 20, czy tutaj todos los episodios, jak widzimy, jest to rzecz całkowita i dlatego właśnie tego se aspectual możemy użyć. Kolejny przykład. El mes pasado Elena se leyó 10 libros. El mes pasado Elena se leyó 10 libros, czyli w zeszłym miesiącu Elena przeczytała, skonsumowała w całości oczywiście 10 książek. Znowu mamy tutaj intensyfikację, znowu mamy rzecz skończoną, to znaczy, że pochłonęła po prostu te 10 książek, tak moglibyśmy to wzmocnić w języku polskim. Chodzi o to, że pochłonęła ich tyle, jest to liczba całkowita, określona i w dodatku jest to skończone, to znaczy, że w całości to skonsumowała. Tak też możemy użyć. Oczywiście tych czasowników jest jeszcze więcej, bo działa to saber, aprender, też w znaczeniu nauczyć się czegoś, nauczyć się na pamięć, czy pamiętać właśnie tak, że jeśli ktoś będzie nas odpytywał, to chcemy podkreślić to, że znamy to wszystko na pamięć, to też możemy tych czasowników używać, żeby ten odcinek nie był aż taki długi, to nie będziemy układać tutaj przykładów ze wszystkimi tymi czasownikami. W każdym razie, jeśli spotkacie to se z takimi czasownikami i będziecie się zastanawiać, co to może znaczyć, to właśnie pamiętajcie, że jest to intensyfikator i jest to rzecz aspektualna, która nadaje temu skończenia i tego aspektu całości. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tych czasowników jest naprawdę bardzo dużo, ale wszystkie mają ten aspekt konsumpcji, czy to literalnie, czy to dosłownie, że konsumujemy jakieś jedzenie, czy też picie, czy palimy, czy mentalnie konsumujemy jakąś zawartość, jakieś contenido, jakiś content, czy to czytamy książki, czy konsumujemy jakieś seriale, czy też filmy, ale wszystko zawsze działa w ten sam sposób, że konsumujemy coś, czy uczymy się czegoś na pamięć, czy też zapamiętujemy coś. Musi być to mimo wszystko kwantyfikowalne, żeby działało z tym se aspectual. Nawet tak samo działa w języku hiszpańskim, kolokwialnym, czy też wulgarnym. Różnica pomiędzy foliar a podziarsze. Tutaj też możemy kogoś seksualnie skonsumować w całości. Też można by to tak zrozumieć. W każdym razie nie będziemy tutaj tych wszystkich przykładów układać. Zajmiemy się innymi ćwiczeniami mentalnymi, które pomogą nam jeszcze lepiej rozróżnić to, kiedy można, a kiedy nie można tego przeużyć. Zatem jeśli chcę komuś doradzić i chcę powiedzieć, że musi jeść więcej warzyw, to będę mógł powiedzieć tienes que comer te más verduras, czy będę musiał powiedzieć tienes que comer más verduras? Oczywiście w tym przypadku muszę powiedzieć tienes que comer más verduras, dlatego że más, więcej, to nie jest nic konkretnego, to nie jest kwantyfikowalne. Dlatego muszę użyć tutaj tego nieskończonego czasownika, nieskończonej wersji, nieskończonego aspektu, niedokonanego, nieco, tak jakby niecałościowego, tak moglibyśmy powiedzieć, niecałkowitego, czyli po prostu samego comer. Tienes que comer más verduras i tyle. Jeśli chcę komuś doradzić konkretnie, ile ma czegoś jeść, na przykład codziennie, no to mogę powiedzieć tienes que comer te dos manzanas todos los días. Tienes que comerte dos manzanas todos los días, to znaczy, że codziennie musisz jeść dwa jabłka. I tutaj mamy oczywiście liczbę, mamy rzecz całkowitą, musisz zjeść dwa całe jabłka codziennie i jak najbardziej już teraz to pasuje. Ale w takim przypadku, jak po prostu masz, no to też nie mogłoby tak być. I kolejne ćwiczenie. Mogę powiedzieć Tomasz se ha bebido media botella de agua. Tomasz se ha bebido media botella de agua, czy muszę powiedzieć Tomasz ha bebido media botella de agua. No, mogłoby się tutaj wydawać, że media botella, czyli pół butelki, jest to niekompletne, jest to, nie jest to całością, ale jest to mimo wszystko jakaś porcja, więc wypił niejako całą połowę butelki tej wody. I to jak najbardziej może być, tak jak wcześniej mogliśmy powiedzieć tres trozos de pizza. Tutaj mimo wszystko media botella jest porcją kwantyfikowalną i możemy tego jak najbardziej użyć z tym se. Tak to właśnie działa. Oczywiście nie musimy, jak już powtarzałem, ale
możemy i jest to jak najbardziej używane. Kolejny przykład. Jeśli chcę powiedzieć, że piję mało kawy, to mogę powiedzieć me tomo poco café, czy muszę powiedzieć tomo poco café? Oczywiście muszę powiedzieć tomo poco café, dlatego że poco jest bardzo niekonkretne. Nie jest to żadna porcja kwantyfikowalna, nie jest to żadna całość, nawet nie jest to żadna cała połówka czy cały kawałek czegoś. Nie jest to żadna jednostka, którą moglibyśmy konkretnie określić. Jest to rzecz bardzo niekonkretna, po prostu mało. Czyli musi być tu wersja bez tego zaimka, bez me, w tym przypadku tomo poco café. I tyle. I ostatnie ćwiczenie, jeśli chcę powiedzieć, że na kolację dzisiaj zjemy kurczaka, to czy mogę powiedzieć esta noce nos cenaremos pollo? Oczywiście nie. Muszę powiedzieć esta noce cenaremos pollo, czyli po prostu, że będziemy jeść kurczaka, czy zjemy kurczaka, ale oczywiście daję tutaj rzecz niekwantyfikowalną, po prostu pollo, zatem musi być wersja bez zaimka. Jeśli chciałbym powiedzieć esta noche nos cenaremos un pollo asado, na przykład esta noche nos cenaremos un pollo asado, czyli dzisiaj wieczorem zjemy na kolację kurczaka z rożna, pieczonego kurczaka, i mamy tutaj całego pieczonego kurczaka, to znaczy, że siadamy z towarzyszami i jemy go w całości, to oczywiście jak najbardziej może być. Mamy tutaj jakiś kwant, jakąś porcję i możemy powiedzieć, że zjemy całego kurczaka. Taka właśnie jest różnica pomiędzy comer, comerse, beber, beberse, tomar, tomarse i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że był dla Was przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że te rzeczy już nie będą Wam się mylić. Jeśli tak jest i ten odcinek Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Napiszcie, czy mieliście problemy zawsze ze zrozumieniem tej różnicy. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dla Was klarowne. Na sam koniec, jak zawsze, pokażę Wam, gdzie nagrywam ten odcinek. Jestem, jak zwykle, w Las Palmas de Gran Canaria, pod hotelem Santa Catalina, który jest tam. Jestem w ogrodzie, który przed tym hotelem jest. Nie dość, że mówię o jedzeniu, to jeszcze z restauracji hotelowej dobiegają do mnie zapachy czegoś pieczonego. Także wybaczcie to, że estoy salivando, czyli że mam ślinotok. W każdym razie mam nadzieję, że podczas tych świąt, podczas tych fiestas, które nadchodzą, zjecie sobie dobrze i będziecie mogli kwantyfikować tę liczbę kaczek, kurczaków, czy też wegańskich rzeczy, które będziecie jedli i pili. Tego Wam życzę. Życzę Wam wesołych świąt. Feliz Navidad. Oczywiście w niedzielę też postaram się wypuścić jakiś krótszy odcinek. W każdym razie mam nadzieję, że te święta będą dla Was pełne jedzenia i że będziecie wiedzieć teraz, jak o tym jedzeniu i konsumpcji mówić po hiszpańsku. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez tego wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście nimi zostać, odwiedźcie serwis patronite.pl. Link w opisie. Od niedawna możecie też wspierać Hablo Español, stawiając mi wirtualną kawę. Do tego serwisu link znajdziecie również w opisie. No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie ten dzwoneczek, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.